zobaczcie, jaką dupę ma długą. Url, co to jest? Przejdźmy się tym trochę. Możecie już dołączać powoli. McLarena na off-road? Oj kurde, pełny skład jest. Ładniutko. Za chwilę sobie zrobimy ten zlocik. O, jaki kosmos, patrz. Zajebioza, nie? Co on taki szybki? A no tak, przed chwilą jechałem bardzo wolnym autem, to dlatego. Tak mi się wydaje. Sprawdźmy prędkość maksymalną bez żadnego tuningu, bez niczego. Ale fajnie się tym jeździ, jak masz, jak siedzisz tak po środku. Po prawej i po lewej stronie mamy jakiś panel. Nie? Spoko opcja. Na górze mamy, zobaczcie, mamy przyciski od zmiany biegów na górze. R, N i D. Start engine, velocity. Nie wiem, od czego ten drugi przycisk jest, velocity. Otwieranie chyba drzwi. Właśnie, jak się tu otwierają drzwi? Chyba po prostu z boku, nie? Mamy... Tak, są otwierane tutaj. Z tyłu siedzeń nie mamy, chyba... Ty, są? Ha! Są siedzenia tak jak w F1. W McLarenie F1. Wow. Musimy sobie to w Forza Vista chyba ogarnąć. Ładnie to wygląda. Ty, to jest chyba spadkobierca McLarena F1. Czy nie? Nie mamy tu lusterek. Jak my mamy patrzeć w tył? Gdzieś tu powinny być kamery, nie? Czy coś? Gdzie one są ukryte? A są tu z boku przy drzwiach, zobaczcie. Widzicie? Takie wystające. Są, są. Dobra, V-Maxik. Wow! Jak skręcam przy takiej prędkości? Dobrze. Ty, wykręcił tu. O ja. Cyk. I zobaczmy, co można z nim zrobić. Napęd na cztery koła. Ech, kto robi napęd na cztery koła w takim aucie? Ludzie. 1015 kW? A, kW. No tak. To jest sporo. 1300-1400 koni mechanicznych, coś koło tego. Także o 400 koni mechanicznych więcej żeśmy sobie zrobili. No i sprawdźmy. Aha, jeszcze tylko trzeba ustawić teraz furę. Wtedy jechał 400 km na godzinę, no ciężko było dosyć, ale dawał radę, nie? A teraz... Tuning... Co on za niski jest? Bo mu iskry spod kół lecą. O co chodzi? Ciśnie ładnie. Pojedźmy sobie ten wyścig nim, przetestujmy go kontra inne jakieś super fury, najlepsze jakie macie.
Jezu! Start ciężki. Teraz w grze jest ci... A nie, ja tutaj ustawiłem jesień, dobra. Na tym wyścigu. Kurde, co to było? I tutaj będzie hopa. O ile się uda. O ty kurde, za dużo konia ma. Uwaga! Ty, nie no. Trzeba te biturbo wywalić. A czy ona, ten samochód i tak jest doładowany już, nie? Ale to takie ulepszenie customowe trzeba wywalić, bo to za mocne jest. Dobra, dojechał jakoś. Dajcie spokój. Jezu. Dobra, słuchajcie. McLarenik przetestowany. Bardzo fajna furka. Myślę, że na jakieś tam kręte trasy może być ciekawa, tylko na pewno dałbym jej mniej mocy. Pokombinował coś tam z tuningiem, bo za szybkie to jest jak dla mnie, jak na kierownicę. To ciężko mi to opanować jest. Na padzie podejrzewam, że też nie będzie łatwiej. Ale samochodzik jest całkiem spoko. Warto go sobie na pewno zdobyć ze względu na to, że chociażby ciekawie wygląda. No i w środku siedzimy sobie po środku. I tutaj mamy jeszcze siedzonka po bokach. Takie z tyłu, nie? Żeby tam wozić kogoś jeszcze do Biedronki po papier toaletowy. No i papier toaletowy mamy gdzie załadować, no bo z przodu mamy bagażnik. I możemy naprawdę jeździć po zakupy podczas koronawirusa. Jak widzicie, mamy tutaj kopułę. Żadne zarazki nam się nie dostaną. No idealny samochód na takie akcje, nie? No,